Na pewno edukacja dla dzieciaków, to jest jedna rzecz. Na pewno takie poczucie wspólnoty, które nam towarzyszy, jak ten las sprzątamy. Poznajemy się, integrujemy tutaj lokalnie w Karczewie, bo na zakończenie mamy grilla sponsorowanego przez firmę Supertro. Poza tym to jest też kwestia wymiany pewnych doświadczeń i praktyk, z których korzystamy w ciągu roku. Poprzez to, że tutaj przychodzą dzieci z klubów sportowych czy ze świetlicy środowiskowej, pomagają nam w sprzątaniu lasu, ale później z kolei my w ciągu roku przekazujemy im pieniądze albo nasze produkty żywnościowe na jakieś tam ich festyny, pikniki, no i jakoś tak wzajemnie sobie pomagamy. Mam nadzieję, że to dobro gdzieś pójdzie w świat i zaowocuje tym, że też te dzieciaki będą później chętne bardziej włączyć się w różnego rodzaju akcje społeczne. Co roku bierzemy udział w akcji sprzątania lasu. I jest nas co roku więcej. Tej młodzieży przebywa i to takiej prawdziwej, chętnej, które już wiedzą, że jak sami nie podniesiemy tych śmieci, to one nie znikną. I teraz kolokwialnie. Ludzie, ogarnijcie się. Chyba przyjemniej jest chodzić po lesie, jak jest czysto. Nie śmiećcie, nie wyrzucajcie papierków. Włóżcie do kieszeni, wyrzućcie u siebie w domu. A butelki do plecaka czy do torby i albo z powrotem wymienić na drugie piwo, albo w domu do szkła. Chyba wszystkim zależy nam na tym, żeby było czysto. Ponawiam apel, ludzie, ogarnijcie się.